Cześć, tu Ewa, Aneta i Kuba i razem prowadzimy bloga Kulinarnie Niepoważny. A dzisiaj porozmawiamy sobie o Niigata Onigiri, czyli nowym, nienowym pomyśle, które teraz jest dostępne w Warszawie. Mówię nowym, nienowym, dlatego że kiedyś istniała pani Onigiri, która została zamknięta i w takim nowym pomyśle otworzona na ulicy Noakowskiego przy głównym gmachu Politechniki Warszawskiej, dokładnie tak. No i wypadałoby zacząć od powiedzenia, co to jest onigiri. To onigiri jest to japońska kanapka z ryżu. W środku ma różne nadzienia i jest jakby otoczona, otulona kawałkiem nori, czyli glonu, który jest znany z sushi najbardziej. Najprościej można powiedzieć, że jest to kanapka z ryżu, powiedzmy. Tak. Tak, no ale to są takie trzy wyznaczniki. No nie jest to sam ryż, tylko jest dodatek i ten, i ten nori, tak? Więc. Z tego, co się dowiedzieliśmy, bardzo popularna w Japonii. Tak. A u nas dostępna w kilku miejscach. Ewa, ty już wcześniej jadłaś. Tak, ja jadłam w Sato Gotuje i jadłam jeszcze wcześniej w Matcha Bistro and Bar. Okej. Okay. I teraz w Niigata. I teraz w Niigata. Czyli jest to, można powiedzieć, niezupełna nowość, ale no w Warszawie nie jest jakoś specjalnie popularna, powiedzmy. Jeszcze nie jest popularna. Tak. Aczkolwiek ja już parę razy zauważyłam na przykład w firmie, w firmach cateringowych, że zaczyna w ogóle pojawiać się taka pozycja. Nie, na razie nie wspomnę o jakości tej pozycji, ale że zaczyna wkraczać na polski rynek według mnie. I coraz częściej gdzieś to się pojawia. Wydaje mi się, że my już kojarzymy to, bo ja na przykład kojarzę to z takich gifów, jak są takie trójkąciki. Tylko, że one są z reguły z tym paseczkiem takim, tak, nami, nie całe otulone, tylko bardzo często właśnie jako emotikonkę albo jakiś gif, to ja kojarzę to. No. Wcześniej to w ogóle nie skojarzyłam, że to z tą kanapką, tylko okay. Tak sobie myślę, jakiś ryż podskakuje. I wydaje mi się, że gdzieś tam z tyłu głowy to było, ale rzeczywiście nie było to wprowadzone jako taka normalna pozycja do jedzenia w restauracji lub w ogóle nie było do tej pory miejsca, które się szczyciło tylko tym. No właśnie, bo to w Japonii jest to popularne jako taka przekąska albo kanapka, czyli idziesz gdzieś i sobie zabierasz to, żeby zjeść powiedzmy nam później albo zjeść w drodze, tak? A no my zabieramy, jeśli gdzieś idziemy, to po prostu polską kanapkę. Mhm. I może dlatego to nie było popularne, ale z racji, że jednak podróże do Japonii, no i są coraz bardziej popularne i w ogóle, no przesiąka ludzie nas ta... poznają w ogóle te tak, smaki. Tak, przesiąka nas ta, powiedzmy, azjatyckość trochę, to myślę, że jak najbardziej ma to rację, tak. No, może się rozpowszechnić tak. Po prostu, nie? No i ta Niigata Onigiri, no to jest okienko, tak? To nie jest żadna restauracja, knajpa, nic takiego. Jest to okienko, do którego podchodzisz i zamawiasz i właśnie zabierasz sobie na wynos taką kanapeczkę onigiri. Lub dwie. Lub tak. Dwie, a czasem trzy. No ja polecam od razu dwie. Uważam, że jedna, no to nie warto drażnić żołądka. Dokładnie tak. Jedna sztuka kosztuje 11 zł. Tak, niezależnie od smaku, tak? Czy wkładu. Tak. I do wyboru jest tam koło 10 i z takich rzeczy, które my zjedliśmy. No, bym powiedziała, że więcej niż... Prawie wszystko zjedliśmy tam. Nie, chodziło mi, że więcej niż 10, bo jest 8 wege i 6 nie wege. Okay. Więc razem 14. Okej, okay. Ale no tam się zmienia, nie wiem, może no by chodziło jakieś. Tak. Z rzeczy, które my jedliśmy i które mi bardzo smakowało, jest kanapka, która się nazywa bongo, która jest robiona z mrożonym żółtkiem jajka i przez to, że ryż jest robiony na świeżo i jest ciepły, to żółtko się tak rozpływa w środku, więc dostaje się taki ryż sklejony, właśnie taki przesiąknięty tym żółtkiem, super w smaku. I to jest jedna z tych kanapek, którą warto zjeść od razu po zakupie. Właśnie ze względu na tą konsystencję tego ciepłego ryżu i tego żółtka. Tak, bo ten ryż jest taki, no lekko ciepły, to nie jest gorące danie, ale można jeść to potem na zimno. Też jest właśnie zapakowane tak specjalnie, że te nori nie dotyka ryżu, więc nie nasiąka jakby od tej wilgoci i jest nadal chrupiące, nawet jeśli po jakimś czasie to zjemy. Ale tak. Faktycznie ten jeden smak to no, warto zjeść od razu. Tak. No zresztą to jest żółtko, więc no... Nie wiem jak z przechowywaniem. Tak. Ale reszta smaków, no my sobie zjedliśmy na miejscu i zjedliśmy również w domu i potwierdzamy, że w domu smakuje równie pysznie. A wam dziewczyny co najbardziej smakowało? Co? Ja zdecydowanie morela kwaszona. Potocznie zwana śliwką, morelą już się gubię, ale to jedno i to samo. Tak, to jest takie, ja w ogóle jestem typem, który lubi octowe smaki i kwaśne smaki.
No i tutaj jest idealnie. Jest, mamy ryż, mamy nori, takie, których smak znam, i jest to fajne, takie słono-kwaśne przełamanie, które dla mnie uzupełnia tą kanapkę i kontrastuje z tym ryżem. Właśnie, to jest, możemy dopowiedzieć, bo to ja doczytałam, znaczy pewnie wy też słyszeliście, że właśnie w Japonii były popularne takie kwaśne środki, nadzienia, żeby właśnie nie psuł się ryż. Mhm. Tak. No teraz to wiadomo, no Japonia robi fusion i my robimy fusion, więc wiadomo, że to zmieniają się te smaki i dodatki. No, i pewnie w Japonii również są różne, powiedzmy, nie takie tradycyjne wkłady, ale no to jakby ta morela jakby wpisuje się właśnie w taki bardzo tradycyjny smak. Tak, być może na początku miało to znaczenie praktyczne, teraz myślę, że ma jest po prostu ma smakowe i przyzwyczajenia po prostu do tego. I bardzo fajny smak. I bardzo fajny smak. No. Tak, mi najbardziej smakowało nadzienie z miso z orzechem włoskim. Takie trochę właśnie jak taka pasta orzechowa, ale właśnie fajnie przełamana tym miso, taka klejąca się wręcz. No, ja lubię orzechy, więc po prostu super. Mhm, jeszcze takie kruche, bo to nie było zmielone, tak, takie potłuczone. Takie crunchy. Tak, tak. Dla mnie było za dużo orzecha, ale... No ty nie lubisz orzecha. No, ja lubię miso i lubię orzechy, więc fajnie. I lubię ryż, i lubię nori, także przepis idealny. Tak. No ale na przykład ta, właśnie co ty mówiłaś z tą morelą, to dla mnie też świetna i jeszcze mi bardzo smakowało z tym tuńczykiem... Katsubushi, Tak, posiłkujemy się tutaj menu, bo japoński trudny język. Tak, chyba najmniej to tak jakoś zachwycało smakiem, albo może nawet nie zachwycało, co... Zaskakiwało, dziękuję. To tuńczyk z sake, bo to był taki pieczony tuńczyk. Tak, łosoś sake, tak. Bo to był pieczony po prostu łosoś, więc taki no najbardziej znany smak po prostu. Takim smakiem, którym ja bym chciał jeszcze spróbować jest natto. To jest fermentowana soja, którą miałem wcześniej jeszcze okazję zjeść i to taki dość kontrowersyjny smak i Aneta nie chciała się ze mną podzielić na pół, ale następnym razem sobie zamówię. To sam sobie zamówisz. Ostrzegam przed tym smakiem, w sensie jeśli nie próbowaliście tego nigdy, to nie próbujcie. Chyba, że świat wam niemiły. Jest to specyficzny smak, tak jak wszystkie fermentowane rzeczy, a ten jeszcze bardziej. No jest bardzo dziwny, więc na pewno weźcie drugie sobie jeszcze na przebitkę i dużo wody moim zdaniem. Czy może wam super posmakować, ale możecie być w tej grupie osób, które po prostu nie przełkną kęsa tego. I na to się kocha albo nienawidzi. Tak, to jest właśnie to. Dobra, czy mamy jeszcze coś do powiedzenia a propos nigate onigiri? Chyba nie, ja tylko polecam gorąco do spróbowania. Tak, jest fajne do zabrania, do zjedzenia na miejscu, ciekawe smaki, trochę Japonii w centrum Warszawy. Jeśli chcecie opowiedzieć nam o swoich doświadczeniach z onigiri, czy to właśnie z nigaty, albo może byliście w Japonii i próbowaliście tam jakichś innych smaków, albo coś wam bardzo smakowało, to możecie nas znaleźć na Instagramie Kulinarnie Niepoważni oraz na Facebooku. Również na blogu znajdziecie pisemną recenzję, gdzie możecie spokojnie sobie podejrzeć zdjęcia, jeżeli jeszcze nie wiecie, jak to onigiri wygląda. Tak. Także zapraszamy na wszystkie nasze kanały. Wszystkie są na bieżąco. Na razie, cześć. Do zobaczenia.